Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Sawicki, jestem koordynatorem do spraw medialnych partii Korwin na województwo podlaskie. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić dwie osoby, które zabiorą głos. Jest to Marcin Loszko z Komitetu Wyborczego JOW Bezpartyjnie oraz pan Szczepan Barszewski, który jest liderem podlaskiej listy partii Korwin. Dzisiaj mówimy o tym tak naprawdę, że Szczepan Barszewski jest jedyną osobą, która jak dotąd w województwie podlaskim łączy środowiska antysystemowe. Chciałbym przekazać głos dla pana Marcina. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pewnie Państwo są zaskoczeni, że jestem tutaj w tym miejscu. Jak dobrze Państwo wiedzą, byłem jedynką Komitetu Wyborczego JOW Bezpartyjni z tego względu, że mamy taką, a nie inną ordynację wyborczą, czyli nasz komitet musiał przekroczyć próg 5%, a nie było to niestety w żaden sposób realne, bo komitet nie zarejestrował list w całej Polsce. To po prostu komitet wycofał się z startu w wyborach. Na placu bojów w zasadzie zostały tylko dwa komitety, które mają te cechy antysystemowości. Jak też Państwo wiecie, z jednym z tych komitetów współpracowałem, też robiłem kampanię jednemu z kandydatów, więc można powiedzieć, że wiem, jakby to Bismarck ujął, jak ta kiełbasa wyborcza była robiona. Dlatego też doszedłem do wniosku, że z tych dwóch komitetów jest tylko jeden, który zasługuje na moje poparcie. I ta konferencja jest po to, żeby Państwa poinformować, że w najbliższą niedzielę oddam głos na osobę, którą znam wiele lat, która jest bardzo mocno przygotowana merytorycznie do tego, żeby pełnić funkcję czy misję posła RP. I tą osobą jest oczywiście pan Szczepan Barszczewski. Dlatego ma moje pełne poparcie. W najbliższą niedzielę będę na niego głosował. Głównie ze względu na to, jaką jest osobą, kim jest i co sobą reprezentuje. Aż ciarki mnie przeszły po tych dobrych słowach, jakie usłyszałem od Marcina. Tak jak Marcin powiedział, znamy się już od dłuższego czasu. Mogliśmy poznać się współdziałając na różnych płaszczyznach o charakterze społecznej, publicznej. I można powiedzieć, że nasze poglądy na gospodarkę, na to, jak powinno funkcjonować państwo, są tożsame. Jeżeli nie identyczne, to naprawdę do tej identyczności niewiele nam brakuje. Jest mi szczególnie miło, że właśnie dostaję to poparcie od Marcina Loszko, od osoby, którą niezmiernie sobie cenię, jako człowiek, który ma ogromną wiedzę, z którym rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy wielokrotnie. Nawet wtedy, kiedy się nie zgadzaliśmy, to były te rzadkie przypadki, to zdecydowanie, tak jak powiedziałem też wcześniej, tych płaszczyzn porozumienia, współpracy z nami była zdecydowana przewaga, zdecydowana, absolutnie przytłaczająca przewaga. Partia Korwin, którą ja prezentuję, to koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolności i Nadzieja. Myślę, że przez to poparcie, jakie udziela mi Marcin Loszko, wpisuje się w ten element koalicyjności. No i oczywiście, Marcin, serdeczne wielkie dzięki. Mam nadzieję, że to dobrze rokuje na przyszłość, na wybory 25 października, ale i też na to, że wchodzi nowe pokolenie do życia publicznego, które chce dać szansę Polsce i Polakom na realne, dobre sprawowanie władzy i zmiany na lepsze w ojczyźnie.
Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Ja mam nadzieję, że w poniedziałek będę mógł zadzwonić do Szczepana i pogratulować mu to, że jest posłem z Podlasia. Serdecznie dziękuję. Jakieś pytanie? Panie Marcinie, prowadził pan kampanię wyborczą na terenie Białegostoku, kampanii prezydenckiej pana Pawła Kukiza. Dlaczego akurat pan się zdecydował właśnie poprzeć pana Szczepana z partii Korwin, a nie właśnie komitet Kukiz 15, który też startuje z Białegostoku? O, to jest długa historia. Natomiast no tutaj muszę podkreślić, że na listach Kukiz 15 też są bardzo wartościowi ludzie. Natomiast to, co ja wspominałem, ja widziałem, jak robi się, powiedzmy, tak jak to Bismarck powiedział, że ludzie nie powinni wiedzieć, jak się robi politykę, jak się robi kiełbasę. Ja widziałem, jak tą kiełbasę się robiło w tej wytwórni, którą Paweł zaproponował. No i nie ukrywam, że w jakiś sposób tą kiełbasą też się troszeczkę zatrułem. Natomiast, tak jak mówię, ja cały czas liczyłem, że będzie szeroka koalicja, że te grupy antysystemowe pójdą razem. No niestety tak się nie stało. W tej chwili mieliśmy do wyborów dwa ugrupowania, które mają szansę zasiąść w Sejmie. To jest właśnie partia Korwin i partia Kukiz 15. No moim zdaniem przede wszystkim elementem decydującym to była oczywiście osoba pana Szczepana, którego, tak jak podkreśliłem wcześniej, znam od wielu lat. Wiem, jaki to jest człowiek i wiem, że jest bardzo dobrze przygotowany do pełnienia tej misji. I ja tu mogę z czystym sumieniem oddać na niego głos. Mieliśmy już sytuację, gdzie przekazywane były głosy i przekazywane poparcie w Polsce przez Komitet Szczęść Boże, między innymi pana Grzegorza Brauna. Mieliśmy też sytuację, gdzie nasz komitet wyborczy wsparł Marian Kowalski, tak? Czyli wszystkie osoby, które są w pewien sposób rozpoznawalne, bądź przedstawiciele tych osób i komitetów, jednoznacznie wskazują w tej chwili na komitet wyborczy i na partię Korwin, bądź na jej kandydatów. Bo to też jest bardzo ważne, tak jak w przypadku Marcina, to jest wskazanie na konkretnego kandydata. Tak, tutaj też doszliśmy do wniosku w Komitecie JOW Bezpartyjnych, że po prostu każdy będzie mógł wesprzeć osobę, którą on uważa za kompetentną. No ja uważam właśnie tą osobę, że tą osobą jest Szczepan i dlatego tutaj jestem. Zapraszam do pytania. Tak jak zawsze, jako radca prawny mam wiele do powiedzenia, tak dzisiaj po prostu odbiera mi głos. Przez to, co jak doniosłego dzisiaj mnie spotyka. Dziękuję bardzo. Dzisiaj na osobności o tym pytanie. Nie jest to tak, że pan się obraził na ruch Kukiza, no bo był pan, miał pan być jedynką na liście Kukiza. Okazało się, że Góra nakazała, żeby Adam Andruszkiewicz był, pana wsadzili na dwójkę, a pan wtedy zrezygnował. To było uniesienie się honorem, obraza? O. Wyobraźmy sobie sytuację taką, jaką mamy po wyborach. Założenie było takie, że jak pierwszego, o, proszę sobie wyobrazić tak, była debata prezydencka. Następnego dnia Paweł Kukiz był u nas w Białymstoku. No było coś niesamowitego. Przyszło około 1000 osób. Sala notu pękała w szwach. Była niesamowita atmosfera. Przebitki medialne poszły na całą Polskę, bo Paweł wtedy zrezygnował ze startu w wyborach. I tutaj był wynik Pawła niewiarygodny, bo to był drugi wynik w Polsce, w miastach wojewódzkich, po Opolu. Tutaj Paweł zdobył 23,5%. I teraz tak. 1 czerwca mieliśmy spotkanie, gdzie było około 300 osób, gdzie około 150-200 chciało się realnie zaangażować w ten ruch. Projekt, który my realizowaliśmy, był projektem szerszy. Chodziło o to, żeby przygotować struktury na Podlasiu do wyborów samorządowych. Zresztą bardzo dużo osób to byli samorządowcy.
samorządowcy z miejscowości, które właśnie były JOW-y. To był Augustów, Mońki, to był Bielsk, Siemiatycze. I w pewnym momencie ten projekt został zrównany z ziemią. To był ten moment, kiedy okazało się, że jakieś wewnętrzne decyzje, które były podjęte w jakimś wąskim gronie przy Pawle, po prostu zmiotły ten cały pomysł z powierzchni ziemi. I kwestia była taka, że w momencie, kiedy na przykład mamy wybory, wybory się kończą, to gdyby, no proszę sobie wyobrazić sytuację, Adam Andruszkiewicz zostaje posłem. To jest bardzo w porządku człowiek i ja mu życzę oczywiście jak najlepiej. Natomiast czy on będzie tworzył struktury Kukiza tutaj? On będzie tworzył struktury Ruchu Narodowego. Obraził się pan na Kukizowi? Nie, nie obraziłem się. Tylko jest kwestia Winston Churchill mówił o realpolitik. Jeżeli w stosunku do dużej grupy ludzi stosuje się pewnego rodzaju zagrania, które są bardzo, bardzo na niskim poziomie, to nie można oczekiwać, że ta grupa... Czyli to było uniesienie się honorem. Może to tak, może nie tyle co honorem, bo w polityce istotna jest pewnego rodzaju skuteczność, ale też zasady. Te zasady zostały złamane. Dlatego duża część ludzi po prostu odeszła. Z pierwotnej listy, która została przedstawiona centrali Pawła Kukiza, zostało, odeszło 70%. Dzięki. Dzięki. Sytuacja wygląda rzeczywiście skandalicznie. Uchodźcy nie chcą być w Polsce, ponieważ zasiłki są za małe. Oni uciekają z Polski przez druty kolczaste, bo się ich trzyma w tej chwili za drutami w tych obozach koncentracyjnych za pieniądze tam Niemiec, Unii czy kogoś tam jeszcze. I nie ma najmniejszego powodu, by tych ludzi trzymać w Polsce, jeżeli oni tam być nie chcą. A żeby nie byli w Polsce, trzeba zlikwidować zasiłki wszelkie, czyli socjalizm trzeba zlikwidować i wtedy oni nie będą w ogóle do nas przyjeżdżali. No, tacy, którzy chcą pracować uczciwie, to oczywiście tacy ludzie budowali potęgę Ameryki, niech przyjeżdżają. Natomiast nie widzimy powodu, żeby trzymać tych ludzi, którzy chcą mieć zasiłki. Bo jak nie ma zasiłków, nie będzie menelstwa muzułmańskiego w Polsce i tyle.